Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z kim przestajesz, takim się stajesz. To stare, ale jakże mądre przysłowie. Zdrowie ducha, jak i jego choroby, przechodzą z człowieka na człowieka, drogą naśladowania. Ludzie wrażliwi na piękno i dobro naśladują dobrych i nieustannie troszczą się, aby być odpornymi na oddziaływanie ludzi grzesznych. Ludzie mało wrażliwi na dobro i piękno życia trzymają z tymi, którzy krzywdzą innych i samych siebie, żyjąc tak, jakby Boga nie było. Tak już jest na tym świecie, że jedni szukają wartości mądrych i pięknych, a inni grzechu i głupoty. Musimy być wrażliwi na trąd dzisiejszego świata. Musimy być wrażliwi na dobro, ale jeszcze bardziej na zło, które paraliżuje nasze serca, rodziny i społeczeństwa, w których żyjemy. Mszy świętej przewodniczy ojciec proboszcz. Słowo Boże wygłosi ojciec Błażej. Msza święta jest sprawowana w następujących intencjach. Z podziękowaniem za Bożą opiekę, z prośbą o Boże błogosławieństwo w 76. rocznicę urodzin dla Zofii Bernakiewicz, za zmarłego ojca Walentego Miklaszewskiego, msza święta gregoriańska. O niewysłowione szczęście zajaśnia, bo gdy słowo wcielone serce swe nam da, bo cud boskiej miłości o duszo ludzka głoś ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś, jakież na tej ziemi skarby posiadamy. Bóg mieszka z grzesznymi, serce Jego mamy. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Gromadząc się przy ołtarzu Chrystusa w niedzielę, chcemy na początku tej mszy świętej przeprosić Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie i szczerze otworzyć się na słowo, które wypływa z dzisiejszej liturgii, ale także i Ducha Bożego Miłosierdzia, które wypływa z każdego sakramentu, zwłaszcza właśnie z sakramentu spotkania eucharystycznego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokoju ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Liturgia Słowa chce dzisiaj powiedzieć nam, że nie upadek, wyrzuty sumienia, ciągłe pogrążanie się w złu czy obawianie się innych są drogą do usprawiedliwienia, ale łaska Boża, przebaczenie daje możliwości do przemiany ludzkiego życia i do poczucia szczęścia. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Oto Słowo Boże. Tyś jest ucieczką i moją radością. Tyś jest ucieczką i moją radością. Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a grzech jego zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Tyś jest ucieczką i moją radością. Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
Tyś jest ucieczką i moją radością. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, chciałbym na początku zapytać się, kto z was miał w tym roku odwiedziny duszpasterskie z księdzem w domu? Okej. Okay. A powiedzcie mi, jak kto z was otrzymał SMS-a ode mnie, że ksiądz przyjdzie do was? Dobra, dzięki. Bracia i siostry, no właśnie spośród tych wszystkich SMS-ów zwrotnych, które od was otrzymywałem z tymi serdecznościami, z tym zapewnieniem, że czekacie, że zapraszacie księdza, że chcecie się pomodlić wspólnie, powiem wam, że były takie 4 SMS-y, które no mnie tak zaskoczyły, ale w taką negatywną stronę. I te 4 SMS-y dotyczyły tej samej rzeczywistości. Gdy napisali do mnie domownicy, że przepraszamy, ale księdza nie możemy przyjąć, ponieważ u nas w domu jest albo kwarantanna, albo ktoś jest chory na koronawirusa. Wiecie, tak osobiście to takie bardzo smutne, bo z jednej strony widać to pragnienie, że ktoś tam kiedyś pomyślał kilka tygodni wcześniej, żeby zaprosić księdza do siebie, żeby się pomodlić, a po drodze wydarzyło się coś takiego trudnego, że gdzieś tam ten plan został wywrócony do góry nogami. I moi drodzy, gdybyśmy chcieli zobaczyć sobie z perspektywy dzisiejszego Bożego Słowa, to zobaczcie, jak to Słowo Boże jest dla nas bliskie w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Księga Kapłańska. Tak mówi Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawiły się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana albo do jednego z jego synów kapłanów. No i później jest to, jak ma się zachowywać taki człowiek. Będzie wołał: nieczysty, nieczysty, na znak tego, że dotknęła go choroba.
Gdybyśmy to przełożyli na dzisiejszy świat, zobaczcie sobie, jak te słowa można byłoby prosto odczytać. Jeżeli u kogoś pojawił się kaszel albo gorączka, jeżeli ktoś w domu stracił smak albo stracił węch, ma wirusa, to będzie wołał nieczysty, nieczysty. Będzie w odosobnieniu od innych. Jak łatwo to przełożyć. Jak łatwo zobaczyć, że Słowo Boże, ono też może się dzisiaj zrealizować. I zobaczcie sobie, że tak jak dla takiego trędowatego, który już zobaczył, że jest chory, łączyło się to z odosobnieniem od innych ludzi. Nawet był kiedyś taki obrzęd ogłaszania trędowatemu, czego nie może robić. Mówiono takiemu trędowatemu, że nie może zawrzeć małżeństwa, że nie może żyć ze swoimi bliskimi, musiał odejść od całego społeczeństwa. Często to były specjalne szpitale, leprozoria. Z czym to się łączyło? Ze smutkiem, że te relacje, jakie miał z drugim człowiekiem, zostały połamane, pokruszone, że tego nie ma. Wiecie, ja pamiętam, jak byłem na początku stycznia u moich rodziców, to odprawiałem mszę świętą w moim parafialnym kościele. Ten kościół jest w stanie gdzieś tam pomieścić koło 300 osób, 300 miejsc siedzących. Na mszy świętej było może ich z 12. Gdyby każdy rozsiadł się w jednym kącie, gdzieś tam w rzędach, to można byłoby tak spokojnie siedzieć z zachowaniem dystansu społecznego, że nawet i te maseczki można byłoby zdjąć. Ale wiecie, oni usiedli w grupie. Nikt z nich nie był rodziną. Zupełnie obce dla siebie osoby. A jednak usiedli w jednym rzędzie obok siebie. I to pokazuje, że my potrzebujemy drugiego człowieka. Że z natury jesteśmy stadni. Że nasze życie, chcąc, nie chcąc, ale będzie się opierało o to, żeby być obok drugiego człowieka. I nagle widzimy takiego trędowatego, któremu wywraca się życie do góry nogami, przeżywa taką swoistą śmierć, bo musi odejść od swoich bliskich. I siostry i bracia, zobaczmy sobie, co robi Chrystus z takim trędowatym, który musiał być w odosobnieniu. Chrystus pozwala na to, żeby ten trędowaty upadł przed Nim na kolana. Pozwala Mu tak zbliżyć się do siebie. I to pokorne wołanie do Chrystusa. Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus, nie robiąc jakiegoś wielkiego szumu dookoła tego, po prostu mówi, bądź oczyszczony. Niech to cierpienie odejdzie od ciebie. Został uzdrowiony. I siostry i bracia, żeby zrozumieć tę scenę z Ewangelii, myślę, że warto podeprzeć się słowami świętego Augustyna. On daje taki swoisty klucz, żeby wyjaśnić sobie, co tam wtedy się wydarzyło. Oprócz tego mocnego znaku, jakim jest uzdrowienie z trądu. Święty Augustyn mówi tak. Wszystko to, co w śmiertelnych członkach zostało chwilowo uzdrowione, rozłożyło się w końcu. Ale dusza, która uwierzyła, przeszła do życia wiecznego. Przez uzdrowienie chorego Chrystus ofiarował duszy znak, przez który miał uwierzyć. I moi drodzy, myślę, że dla tego trędowatego to było najistotniejsze. Nie to, że został uzdrowiony z choroby, bo on przez to nie stał się nieśmiertelny w ciele. Przyszedł taki czas, kiedy umarł. Ale jego dusza zobaczyła bardzo wyrazisty znak, że Bóg jest blisko niego. Że Bóg jest w stanie zapanować nad tym wszystkim, co się dzieje w jego życiu. Że Bóg jest w stanie uzdrowić jego ciało jako taki zewnętrzny znak. Ale przede wszystkim, że Bóg jest przy nim. I siostry i bracia, myślę, że dla nas to jest taka dobra nowina, że w tych różnych znakach, które my dostajemy, żeby dostrzegać, że Bóg jest blisko nas. No bo przecież wielu z nas też chorowało. Wielu z nas w tej chorobie wołało: Panie Boże, jeżeli chcesz, jeżeli taka jest Twoja wola, to uzdrów mnie. Pozwól mi przejść tę chorobę. I wielu z nas dzisiaj tutaj jest. I oczywiście mamy w jakiś sposób
w pamięci wszystkich tych, którzy odeszli. Wiemy, że nie wszystkich droga była taka, że uzdrowienie, nie wiem, z wirusa było tak od razu, czy w ogóle się nie wydarzyło, bo ktoś odszedł od nas. Ale na pewno modlitwa bliskich, rodziny, niejednokrotnie to pojednanie, które następowało między tymi, którzy chorują, a którzy są zdrowymi, wprowadzało Pana Boga w te relacje między ludźmi. Dostrzec Boga w znakach, że On jest blisko nas. I siostry i bracia, myślę, że też warto tak duchowo sobie zobaczyć w naszym życiu, co moglibyśmy nazwać takim trądem, bo oprócz tego takiego, można powiedzieć, całej otoczki epidemicznej, myślę, że są o wiele ważniejsze rzeczy, które moglibyśmy nazwać takim naszym osobistym trądem. Zobaczyć sobie, czy to nie jest ten mój osobisty grzech, który mnie odosabnia od Pana Boga, od drugiego człowieka. Czy takim trądem moim nie jest na dzień dzisiejszy to, że nie mam relacji ze swoimi bliskimi w rodzinie? Że można żyć pod jednym dachem, a nie żyć jak domownicy, ale jak lokatorzy. Może takim trądem moim, który mnie oddziela, jest mój nałóg. Może papierosy palę i rodzina się na to wkurza. Może mam problem z alkoholem, z narkotykami, z pornografią, z hazardem, z rozwiązłością. Każda z tych rzeczy może być takim trądem, który powoduje, że nie ma normalnej relacji z Panem Bogiem czy z innymi ludźmi. I siostry i bracia, myślę, że ten czas, który my teraz przeżywamy, jest bardzo dobry do tego, żeby właśnie tak przy Jezusie rzucić się Mu do stóp i powiedzieć: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. Podejrzewam, że wielu z nas będzie robiło sobie jakieś postanowienia. Że będziemy przychodzić tutaj i prosić: Panie, przez to posypanie głowy popiołem, niech się rozpocznie czas mojej przemiany. I warto tak przy Jezusie stanąć i mówić: Jezu, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ja robię krok w Twoją stronę, teraz Twoja kolej. Przemień mnie. I siostry i bracia, dla Kościoła czas Wielkiego Postu to jest czas łaski. Gdy więcej się modlimy, gdy więcej mamy uwagi na to, aby swoje życie przemienić. I też tu zachęcam do tego, aby już dzisiaj sobie przygotowywać serce do tego, jakie będą nasze postanowienia. Co ma być celem tego Wielkiego Postu? Żeby od środy popielcowej rzeczywiście zacząć 40 dni naszego solidnego nawracania się. Ale nie po to, żeby było nam wygodniej. Ale po to, żeby spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego. Po to ma być ten czas. I wiemy, jak dla nas ważne są święta Wielkiej Nocy. Jak chodziliśmy po kolędzie, wielokrotnie wracały te słowa, że ubiegłe święta Wielkiej Nocy były trudne, bo nie mogliśmy przyjść na liturgię do kościoła, nie mogliśmy spotkać się we wspólnocie, nie było tej radości paschalnej. Myślę, że ten rok trzeba dobrze wykorzystać, żeby siebie przygotować, swoje serce, może w tych zewnętrznych rzeczach, które są dla nas takim trądem, oddać to Panu Bogu, niech On to w nas przemienia, ale po to, żebyśmy stanęli w niedzielę wielkanocną i Pana Boga wychwalali za to, że daje nam wiarę, daje nam zbawienie. Zachęcam siostry i bracia, niech ten czas Wielkiego Postu, który przed nami, będzie dla nas czasem błogosławionym. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem,
został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Panu Bogu, który jest miłością miłosierną i dawcą wszelkiego dobra, przedstawmy nasze pokorne prośby. Za Kościół Święty, aby całemu światu ukazywał wierną miłość Boga do człowieka, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za uzależnionych od alkoholu, aby modlitwa Kościoła o trzeźwość narodu była dla nich impulsem do podjęcia drogi wyzwolenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, aby w Bożym świetle podejmowali życiowe decyzje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za cierpiących i nieuleczalnie chorych, aby znaleźli wsparcie w krzyżu Chrystusa i bratniej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Z podziękowaniem za Bożą opiekę, z prośbą o Boże błogosławieństwo w 76. rocznicę urodzin dla Zofii Bernatkiewicz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, a szczególnie za zmarłego ojca Walentego Miklaszewskiego, aby dostąpili przebaczenia grzechów i mieli udział w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, abyśmy wsparci Bożą łaską każdego dnia byli miłosierni wobec sióstr i braci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który uwalniasz nas od duchowego trądu i przywracasz życie w łasce, udziel Twoich darów nam i tym, których polecamy w naszej modlitwie, przez Chrystusa, Pana naszego. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. O pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarni, byśmy jedno stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie dobry, jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu
które porozmnożyła, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Ty naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Módlmy się. Pośleni nauczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego chleba, który daje prawdziwe życie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, ogłoszenia duszpasterskie, szósta niedziela zwykła. Taca przeznaczona na cele inwestycyjne w naszej parafii. Dziękujemy za ofiary. Młodzież przed Kościołem z okazji świętego Walentego będzie dzisiaj rozprowadzać ciasto dla zakochanych.
Dochód przeznaczony jest na remont salek KSM-u. Serdecznie dziękujemy za też wsparcie i zachęcamy też do wzięcia udziału w tej inicjatywie, którą zaproponowała młodzież. Zakończył się czas wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. Dzisiaj i jutro możliwość skorzystania z kolędy dodatkowej. Dziękujemy za też życzliwość, wspólne modlitwy, ofiary kolędowe składane do puszki znajdującej się przy świętym Antonim w kaplicy fatimskiej, przelewane na konto parafii oraz składane w czasie kolędy w domach. O 17 rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego, o 19 kateza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. Jutro po mszy świętej wieczornej zapraszamy na wspólny różaniec dla mężczyzn. We wtorek po wieczornej mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20. Środa popielcowa, msze święte z posypaniem głów popiołem o godzinie 6.30, 9.00, 11.00, 17.00, 19.00, 20.30. Kancelaria parafialna w tym dniu będzie nieczynna. W środę popielcową obowiązuje wszystkich katolików wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych od 14 roku życia aż do śmierci oraz post ścisły, jeden posiłek dosyta i dwa skromniejsze od 18 do 60 roku życia. W czasie całego okresu Wielkiego Postu obowiązuje również powstrzymywanie się od udziału w zabawach. Zachęcamy do praktyk pokutnych Drogi Krzyżowej Gorzkich Żali oraz do modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach, składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga będzie znajdowała się w zakrystii. W czwartek zapraszamy po wieczornej mszy świętej na krąg biblijny. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci o 16.30, dla dorosłych młodzieży 17.15. Zapraszamy też w tym dniu na Wieczór Miłosierdzia, rozpoczęcia adoracją Najświętszego Sakramentu Koronką do Bożego Miłosierdzia o 19.30, następnie msza święta w poleconych intencjach. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu o godzinie 17.00, pierwsze gorzkie żale z kazaniem pasyjnym za udział w tym nabożeństwie. Można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O 17.00 w auli domu parafialnego odbędzie się kurs przedmałżeński. O 19.00 kateza chrzcielna odwołana za tydzień. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00, od 16.00 do 17.30 oraz w sobotę od 8.00 do 10.00. Spotkanie Rady Parafialnej wraz z liderami poszczególnych wspólnot parafialnych 20 lutego o godzinie 16.30 w auli domu parafialnego. Przypominamy o zakrywaniu nosa i ust, dezynfekcji rąk. Zachęcamy też do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściach z kościoła nowy numer Echa Katolickiego, a w nim Ducha nie gaście, cykl artykułów adresowany do rodziców, młodzieży oczekującej na bierzmowanie oraz do wszystkich, którzy na nowo chcą rozpalić charyzmat Ducha Świętego. Artykuł I w proch się obrócisz, a co z ciałami świętych, które po śmierci się nie rozłożyły. Artykuł także Wypisali się z Kościoła, dziś są zdziwieni i pełni pretensji, katolicyzm schizofreniczny i 13 modlitw do błogosławionych męczenników z Pratulina. Powstańmy, miłosierdziu Bożemu polećmy zmarłego Zbigniewa Organiściaka, lat 60, wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pani Zofii z racji kolejnej rocznicy urodzin życzymy wielu łas Bożych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, a także naszej patronki świętej Teresy. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Błogosław, Panie, nas
na pracę i znojny trud. Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja! Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją. Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud. Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja!